all material things and fade away. To ponieważ longer zostałeś, to może ja też przypomnę wszystkich, bo lecimy na żywo, także trochę nasi tutaj poszli szybciej. I mecz się zaczął, drugi grupowy. Kolejny raz widzimy Stefan, zdaje się gra i raz CS-a. Czyli ponownie z tej strony Morfi. Oraz Longer. Po raz kolejny komentuję mecz dla Państwa na nieoficjalnych mistrzostwach świata. Państwa, nieoficjalnie. A co? A co, znaczy na chwili ten problem to nam się przeciągnęło, bo Argentyna miała jak zawsze problem z pingiem, nie wiem czego się spodziewali z Ameryki Południowej. No, w każdym razie po jakichś długich negocjacjach udało im się znaleźć średni, powiedzmy neutralny serwer. Zaczęliśmy od mapy Polaków, czyli API CTF, drugą mapą, która była z góry narzucona, będzie Paris, również CTF, także mamy nadzieję, że będzie co komentować i będzie co oglądać, mamy nadzieję, że będzie ciekawy mecz. Szczególnie, że Argentynie niewiele wiemy. Tutaj pierwsza flaga właśnie dla Polaków. No, że i leci już tak. Właśnie druga hurtem. Bo mam nadzieję, że to będzie przez cały mecz. Argentyna akurat w CTF-ie nie były, z tego co pamiętam, w zeszłym roku w CTF-ie dostawali mocne bary. W TES-ie szło im trochę lepiej, natomiast no, TES-a nie grają, bo tego trybu nie wybrali. A nie mieli takiej możliwości. Tak więc zostaje nam tylko tutaj czekać na przynajmniej dwucyfrowy wynik ze strony naszych. Bez wątpienia tutaj Polacy są faworytami, tutaj nie powinniśmy mieć problemu, jeżeli chodzi o aby, nie wiem, jak Paris. Znaczy ja myślę, że w ogóle Argentyna nie ma za bardzo pojęcia o wave'owym CTF-ie, oni grają no wave, zdaje się. Zresztą tam chyba CTF nie jest aż tak popularny, przynajmniej tak mi się wydaje. I oni nie są nauczeni tego europejskiego stylu, także nie chcę tutaj przesądzać, wiesz, po dwóch minutach meczu, ale raczej nie pokażą za wiele. Właśnie nie wiem, coś słyszałem, że są też różne ligi. Są różne ligi, ale... Południowe RP amerykańskie, ciekaw jestem, jak to się nam rozgrywa. No tak, ale oni grają no wave, no a tutaj... Zupełnie inaczej. Zupełnie co innego, tak, znaczy, nie może zupełnie co innego, ale jest zupełnie inaczej. Zobacz, jest, gramy 2,5 minuty, jest 7-0 dla naszych. No to teraz sobie zrób tutaj szybkie mnożenie. Wyjdzie ci, że się skończy naprawdę 20, no. Co najmniej. Teraz coś tym spróbuję zrobić. Tutaj narzekacie na szumy, tak? Proszę, minęło dopiero 3 minuty i 15 sekund, już jest 9-0 dla Polaków, a oprócz Argentyna tutaj próbuje coś wykombinować, ale nasi skutecznie tutaj bronią. A to nie ja szumię, to Rasta szumi. Rasta może się wyciszyć całkiem, to może nie będzie szumiał. Problemy małe. O, teraz lepiej? Mikrofon muted. Jeszcze szumi, ale... No dobra, przegapiliśmy 12-0 po 4 minutach, także... Ja stawiam, że będzie 20 parę. Co o tym myślisz? No jeżeli będzie utrzymają rytm nasi, to podejrzewam, że będzie około 30 nawet. No, chyba nie wiem, czy się uda na tej półce. Aczkolwiek w sumie jakby się spieli. Znaczy ewidentnie to nie jest... Wiesz, jeżeli by utrzymali taki tempo jak teraz, myślę, że bez problemu. Zobacz, patrz, odzyskali flagę. Nie, jednak nie. Bardzo interesujący zapowiada. W zasadzie to... Nie wiem, co tutaj komentować, no bo... Idzie flaga za flagą, także Argentyna w zasadzie nie wie, co się dzieje chyba za bardzo. Znaczy wie, co się dzieje, przegrywają. Tylko mogę sobie wyobrazić, co się dzieje w szeregach Argentyny. Zaraz bardzo wyjść nie mogą, także... To jest w ogóle nie... Raczej się nie ma co robić. Znaczy, możemy robić zakłady, czy to będzie do zera? Tak, czy to będzie jakaś honorówka dla Argentyny, wow. Czy nie. No
Mały fail ze strony Polaków. No w każdym razie, nie wiem, będzie do zera, czyli tak jak pamiętam w meczu Danią w zeszłym roku, gdzie jeden tam gracz doniósł flagę jedyną na Abi, którą zdobyli. No jak będąc na razie... tam na pięciu. Jak na razie przeliczyłem, dwa razy dotknęli flagi Argentyńczycy, także myślę, że to będzie jednak do zera. Swojej chyba cofając. Nie wiem, nie wiem, nie widzę tego. O, zobacz, teraz masz podwójny atak. Zapowiada się, pójdzie, pójdzie. O, nie, ładna próba Argentyńczyka. Zobacz, o, patrz, tutaj jeden sobie stoi na respie, chyba że zrezygnował. W ogóle, proparnia, nie znam tych graczy, jak mam być szczery. Pamiętam tylko, że w zeszłym roku byli w ćwierćfinałach, grali z Włochami. No, padli w tych ćwierćfinałach, natomiast całkiem porządny wynik. No i też z drugiej strony skład był zupełnie inny, o ile dobrze pamiętam, także to chyba tak, tak, tam też ma znaczenie. Zupełnie właśnie inny skład i tam widziałem, był dość dobry gracz, który grał w lidze UZ, bo tam dojrzałem w którejś z drużyn, bodajże Hyde 5 czy coś w tym rodzaju. I tam no gra w naszych europejskich, w naszej europejskiej lidze gra cały czas. Nie wiem na przykład czemu w tym momencie nie występuje w Argentynie, no ale to już no może wiesz, nie jest moją zagadką. Takie scenowe zatarczki, to są całkiem prawdopodobne. Popatrz, mieli flagę, się... doniosą? No będzie jedna? No nie, no nie. Aj, honorowa. A jednak. No jednak. Ja nie wiem, jak tak można zostawić flagę bez obrony, to... Jestem ciekaw, jak będzie z drugiej strony, bo jednak ta czerwona strona jest łatwiejsza. Chociaż przypuszczam, że w tym wypadku to nie ma znaczenia strona, bo nasi tak czy siak wygrają, Myślę jeśli... też właśnie, że tutaj nie będzie większego znaczenia. Jeśli dobrze zagrają, to mogą nawet więcej flag przynieść w sumie z plus strony, ale... Jakie to ma znaczenie w zasadzie? Małe punkty tak się nie będą liczyły, czy się wygrana. Jeżeli by wszyscy bronić, to podejrzewam, że dużo mniej flag przyniesiemy, no. To jest dość logiczne, jeżeli będą kampić, to... Nie wiem, Argentyna już myślę spisała, no, przynajmniej tę mapę, no nie, następną, skoro CTF, to pewnie też, aczkolwiek trzeba walczyć do końca na straty, także nie wiem, czy będą kampić, po prostu będą próbowali mieć dobrą zabawę z tego, a z drugiej strony, jak można mieć dobrą zabawę przegrywając 18-1 w pierwszej połówce. Nieraz, Morfi, przeżywaliśmy takie porażki i wiemy, jak to jest. No, to prawda. Nie wiem. Te dymy były ze strony Blue, tak? I to oni rzucali na swoją flagę? Po co to robili? Może ktoś z noktowizorem jest. Tak, albo z zewnętrznym wymaganiem może. Patrz, drugą flagę rzucą. O, proszę. Dziwy się zaczęły dziać. Nasi się rozluźnili. Dobry granat. Dokładnie, spada, też mi się tak wydaje. Przystopowali. Czy ja myślę, że dla nich to nie ma żadnego znaczenia teraz. Nie myślą o tym przy tej przewadze. Tak już do zera nie będzie, tak. A faktycznie miałeś rację, widzisz, tam kolej z nadkowizorem biegał. A nasi ładne klany rzucają, zobaczmy. Widziałem takie taktyki właśnie w podrzędnych klanach, że właśnie w ten sposób robią. Patrz, nasi ładnie zarzucają granatami, zobacz, kolejny raz trzech zabili granatami. Co jest no, całkiem sporym wynikiem. Widać, 5 że sekund, w ogóle 5. Tutaj nie także nie tutaj znowu podgonią, podejrzewam. Po 30 nie dojdziemy, ale z 25 jest możliwe. Może... Proszę, tutaj wybryk z plata. Tyłem gwiazda flagę. W ogóle oni sobie Argentyńczycy zostawił siebie już. Jest ciekawe, czy będą tutaj szukali usprawiedliwienia bingu, czy raczej zostawią to i po prostu uznają, że byli gorsi. Było 3-0 przez chwilę dla Argentyńczyków, znaczy w liczbie graczy oczywiście na mapie. I proszę, teraz znowu przewagę mają, może ją wykorzystają? No, tu komunikacja zbyt dobra chyba, żeby aż tak łatwo to się udało. O, tutaj no Frunio pokazał swój instynkt obrońcy. Wow, strasznie nie hity, strasznie mały sensitivity zdaje się. Gracza argentyńskiego, bo w ogóle nie mógł zadążyć.
Doniesie frukty, doniesie. Za mało czasu, za mało staminy. I za mało życia. No ale 23 do 22. Po pierwszej połowie dla Polaków. No powiedzmy, że to że będzie kawa połówka. Tak, bardzo interesujący mecz. W zasadzie to można by już od razu przejść do drugiej mapy. Nie sądzę, żeby to Jargent tam była w stanie cokolwiek zrobić. I w ogóle Argentyna jest teraz w czwórkę, czy żeby miał wejść jakiś czarny koń? Kto wie, może nawet zaskoczy. Na pewno by zaskoczyło, jakby nadrobiła to. Nie wiem, no, to bym był też bardzo zaskoczony. Mam nadzieję, że to się szybko rozwiążą, bo już wystarczająco dużo czasu czekaliśmy. A tutaj cały czas widzę. Właśnie ktoś na czasie wymienił tego gracza, Rexo, którego dojrzałem. Gra na UZ, tak? Tak, to dokładnie. To jest chyba tak jedyny gracz, którego kojarzę. Aczkolwiek nie ma go tutaj, nie wiem czy odejdzie, czy on jest w ogóle w składzie Argentyny. W zasadzie go nie widziałem, także myślę, że w tym roku go nie zobaczymy, jeżeli chodzi o Argentynę. Zaczęliśmy drugą połówkę. Nawet całkiem szybko poszło, także... Chwała im za to. No to co, ile stawiamy teraz? Może w drugą stronę, zamiast stawiać ile przyniesiemy my, to postawmy ile przyniesie Argentyna. Będzie prościej? Skoro w tamtej mapie, w tamtej połówce przynieśli... Dwie, to myślę, że tak... Za cztery mogą się skusić, tak. Może nas zawiodą i przyniosą 4-5 flag. Czy chociaż było co oglądać. W ogóle zauważyłem, że nasi są chyba za szybcy są dla Argentyńczyków. Oni nie widzę, że nie mają aż takiej umiejętności poruszania się w jakiś szybki sposób. O, proszę, tutaj już Argentyna. Nie no. Team play. To był głupi pomysł, żeby dać tę flagę w drzwiach, oni to powinni zrobić wewnątrz. Aczkolwiek zobacz, został jeden z naszych. Bardzo ładnie Luke to zrobił. Odzyskał flagę. Jeszcze powinien zabrać tą. Jeszcze jednego zabił po drodze, także no, to jeszcze wypadło całkiem. Trochę pracy dla drużyny. O, proszę, próbują, właśnie. Próbują, dostał w nogi, ale chyba będzie zdąży? Trójka. Zdąży. No to mamy pierwszy, nawet wygrywałem Argentyńczycy. Jak Argentyńczycy wygrywają? To nasi przynieśli, to już strona się zmieniła. Patrzysz na nie te kolory. Miałem na myśli tą połowę. No jak? No też nie. Przecież to nasi przynieśli. Longer. A, faktycznie. Żyjesz jeszcze tam tą połową. Ale też się nie rozkopałem na tym, że patrzyłem jeszcze na kolory z poprzedniej. Zobaczył się z 2-0. W wolniejszym tempie niż poprzednio nasi, ale... Oj, timeout dla czerwonych. Nie wiem, jaki jest sens tego timeoutu w ogóle. W tym momencie. Chyba, znaczy, że kogoś tam może brakuje. Może jakieś problemy z internetem, czy coś. Dokładnie. No widzisz, drugi gracz od nich ma na connection interrupted, także to dla pewnie to. Także oprócz poprzedniego czekania będziemy czekali teraz kolejny ileś tam czasu, zanim to wszystko wróci do normy. No, Argentyńczycy narzekają sami, że CTF chyba nie jest ich najlepszą stroną. Dlatego dziwi mnie, że oni piszą tutaj, że CTF nie jest ich mocną stroną, a mieli szansę wybrać sobie mapę, tryb, a tego nie zrobili. Zostało to wszystko ustalone z góry, właśnie, narzucone przez fanbase, także trochę nie rozumiem tego narzekania, no ale... Właśnie też, dlaczego wybrali CTF, a Paris, skoro nie czują się w tym dobrze, no też tak... Oni tego nie wybrali. Clanbase narzucił z góry, bo sami nie zgłosili nic, tak? Także musieli im coś wybrać, a... No ale mieli czas, także nie wiem, rozumiem tego. Splat tutaj proponuje jakieś inne pateczki. W innych grach. Dokładnie. Część z graczy Urta, którzy tutaj grali w pierwszych dywizjach, pamiętam, czy
4 albo 5 osób grali w LoL'a, tak, w League of Legends. Także może w tym spróbujemy. Druga reprezentacja? Taka wszechstronna. No to jest swoją drogą taki trójbój albo pięciobój w różne gry byłby całkiem ciekawy. Na przykład te dwie gry FPP, jakieś strategie typu LOL. I wszystko połączone, i jedne punkty na jedno. Dokładnie. Tak. Ciekawe by mogłoby to wyglądać. No, słuchaj, przydzielasz punkty tak za każde tryby, tam za miejsca, które zająłeś tam w tej grze, w tej grze, w tej grze, tam sumujesz i wychodzi ci. To jest najbardziej wszechstronna, kto nie. Tak, wybierasz swoją lepszą grę, ewentualnie tryb, zależy jaka gra. Ciekawe, ciekawe. Widzę, że tutaj gracz rzucił. Powinno być okej. Jeszcze mam taką nadzieję przynajmniej, bo... Bardzo to idzie długo z Argentyną. W sumie co się dziwić, skoro oni mają południe. No popołudnie, a mamy już coraz późniejszy wieczór. Gdy im się nie spieszy, a no raczej tak. Poprzedni mecz miała Argentyna noszą, aż ciekawe, że tutaj się no zjawił. Tak, ale tam potem, pamiętasz, myśmy rozmawiali o tym, mówili, że oni się nie pokazali, a tam czytałem komentarze i tam raczej wyniknęło jakieś nieporozumienie. Nieporozumienie, z Kolumbią tak, zdaje się mieli grać, nie tak? Dobrze tak, mówię? Tak, tak, dokładnie. Bo nie dogadali się, nie wiem, co do dnia, czy godziny, czy nie wiem, czy to z winy Kolumbii, czy to z winy Argentyny, która jak widać słabo tutaj organizuje sobie te zawody, bo z tego co wiem, to 5 dni temu odezwali się do nas a propos, nie podając w zasadzie żadnej konkretnej informacji, a dzisiaj przyszli 15 minut przed samym meczem. Chyba. No tak mniej więcej, także nie wygląda to zbyt profesjonalnie. No nie wiem jak długo jeszcze będziemy czekali. Zobacz, całkiem duży ruch dzisiaj na tym, na czacie. Właśnie tak w porównaniu z Chorwacją to powiem ci, że dużo, dużo więcej osób widzę, ogląda, no. Udzielają się wszyscy. Komentują mecz. Majki przyszedł, Majki. Z czego on tu szuka w ogóle? Kim on jest, powiedz, że on tutaj przyszedł to oglądać. No nie wiem, przepraszam, że zaraz się skończy timeout i będzie trzeba wziąć kolejny. Nie pamiętam ile trwają te mauty już, ale już chyba zbliżamy do kresu. Łączy się tak długo, czy znowu go wyrzuciło? Nie, napisali, że znowu go wyrzuciło. Właśnie się timeout kończy, trzeba musi wziąć kolejny. Chyba są dwa tylko przewidziane, nie wiem jakie są potem konsekwencje. Tak, dokładnie, kolejny temat. Temat chyba 5 minut trwa z tego co mi się wydaje, ale tak głowy nie dam. Nigdy nie. No ja też już nie pamiętam. Komentarze. Może powinienem właśnie. Przed tym program z Argentyną. To kolejne odliczanie. Fajną sprawą byłby taki timer, który licza do końca, ile timeoutu zostało. Gdyby to w 4-2 wprowadzić, Majki, możesz tam zasugerować może Frozen, żeby tak dodali taki mały zegarek. Jak jest timeout, ile do końca zostało? Bo w przypadku takich długich timeoutów byśmy wiedzieli. Tak, ile mamy jeszcze czekać? Tak, właśnie, ile mamy jeszcze czekać, czy mogę iść sobie zrobić herbatę, czy nie? Ewentualnie kolację. Późno o tej porze już, nie wolno. Niezdrowo bardzo, wiesz? Co dzisiaj jest zdrowe? Nie wiem, czy on cię wymienia. Może nie będę, jeszcze nie ma 22. Dobra, panowie, moglibyście już zacząć. Tak, ja
przypuszczam, że część dla osób idzie do pracy, a część idzie do szkoły. Ale już jesteśmy tak naprawdę. Zmianka chyba była w Argentynie. Chyba ktoś nie, nowy wszedł, no tak. Bo nie widzę, żeby był ten poprzedni gracz, także... I od razu na dzień dobry flaga. No, ale nieszczęśliwie w nogi dostał. Stanie w plecy. Ale walczy, walczy. O, staminy zabrakło. Już trzy. Trzy, kolejna. Shady. Koniesie, ale niesie blok kolejną flagę. Przypadkowy. Zobacz, Argentyna jakby nigdy nic sobie się odstawia. A z drugiej strony co mają zrobić? Już raczej nie wygrają, a przynajmniej wyjść z twarzą. Zobacz, stawialiśmy, że przyniosą 4-5 flag, ale nie wiem, czy się zapowiada na to. Może po prostu na defensywę się nastawili i tak próbują jak najmniej stracić. Ale co tak ich po defensywie? To już niech chociaż mają fan, niech GTV trochę pograją. A myślę, że to już i tak nic nie tracą, także cokolwiek by nie zrobili, to i tak... O, proszę. Wow, piękny granat Shady'ego, trzech. Zobacz, że są bardzo ładne. W tej rundzie 4 wybił Shady. Zobacz, jeszcze flagę do się zauważyłem, tak. W tym wejwie. Runda Shady'ego. No, nasi, zobacz, obstawili cały respawn. Central trzymają bardzo mocno. A flagi sobie noszą raz za razem. W frukach hity widzę tutaj powalają. Tak, mam wrażenie, że jeszcze trochę łatwiej mi niż na czerwonej stronie. No, mówiłem ci, że jak dobrze tam, to mogą mi czasami więcej przynieść, ale... Raczej nie dadzą rady, ale no... Próbują przynajmniej. Zobacz. Proszę. Argentyna dotknęła flagę. Nawet ją zabiera. I tu nasz gracz wychodzi sobie z ich respawnu. To komicznie wygląda. W ogóle Shady to wychodzi z ich respawnu, tak mam wrażenie, że raz kolejny. Tak, tak, on tutaj sobie gra, nie wiem, czy central, czy tunel, sobie tutaj siedzi i kampi, a wybija po kolei. Już tam ktoś pobiegł do centrala, wróg jest bliski. Nasi próbują zbić flagę, ale również z drugiej strony się dzieje to samo. Ale tutaj... Argentyńczyk sobie poradził z naszym. W ogóle stoi nie tylko w miejscu. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ja zawsze pamiętam tą szkołę taką kampienią z przytrzymywania flagi na schodach. W połowie drogi od balkonu i w połowie drogi od tego wejścia do środkowego, gdzie Shady rzuca granaty. Żeby można uciec ewentualnie w tej stronie. Natomiast to jak flaga leży w rogu, no to nie ma za bardzo gdzie uciekać. Nie ma takiego pola manewru. Wróg nie zdążył. Od po tej tego złapało. No i właśnie tak flagę kolejną wnieśliśmy. Zostało tylko dwóch naszych, no już respawn, także... No już widzę typy. Bodajże dobrego chłopaka. Tak, 20 nie będzie na tej mapie. Raczej już na tej połówce nie da rady. Ale z drugiej strony, jak porządny zamknąć, to pójdzie, ale nie. Mapa jest tak mała, że jest to możliwe, no ale... to. Musieliby dobrze nasi zagrać, jeszcze lepiej obstawić. Mogę zauważyć, że zobacz, nasi to już to chyba tak się nie trzymają swoich pozycji. Aż tak bardzo chodzą sobie tak raczej, ja się tak uda. Z doświadczenia też wysokie wyniki właśnie powodują to, że jest tak, totalny freestyle. Ważne, by to było skuteczne, także. Dlatego myślę, ale... że tak... Z obu stron nie jest to za bardzo wesołe. A, w jakimś czasie się robi nudno. Grają cały czas wedle swoich widzę taktyk chyba. Tam sobie wychodzi dwóch obrońców. Tutaj sobie kolejny flagę bierze. No to kampienie na fladze Argentyny nie wiem, czy jest dobrym pomysłem. Powinni sobie wyjść wyżej, skoro tak są zamknięci. I stracili 8 flag z lewej strony. Flaga jakaś. Ale zobacz, zabrali flagę, doniosą. Tak, właśnie. Tak się zastanawiam, właśnie zwróciłem uwagę na to. Zastanawiam, że na katedrze z lewej zaraz coś wyjdzie. Ale nie, tylko poszedł naokoło prawdopodobnie. Chyba tak. Oj, doniósł. Patrz, honorowa jest. No wtedy też się na poprzedniej punkcie zaczęło. Tą jedną. Skończyło się co prawda tylko na dwóch, ale z gorszej strony. W tej chwili mam 31 do 3. Kolejna flaga do plaków idzie.
doniesie Shady Donius. Zobacz, z tunelu wchodzą. Ale raczej im się to nie uda. Patrz, tu też zauważyłem sobie. O, chłopak sam tą katedrą tam biega, bez kewlaru. Sobie raz idzie tą drogą na streetem. Ładny ślizg tutaj Shady'ego. Na małej ilości stamina. No powiem ci, że zawsze podziwiałem, akurat Francuzi robili, nie wiem, sławetny hit AKHEMP. Pamiętam, potrafił zrobić ślizg slajda przez pół mapy, nie ma sprawy w ogóle staminy, tak, także... Dokładnie. Zawsze to podziwiałem, bo tego tak nie umiałem. Koordynacje trzeba mieć. A jest to przydatne. No, w CTF-ie to myślę, że... Nawet bardzo. No, dokładnie, to jest bardzo ważna rzecz. Ale zobacz, nawet gracze argentyńscy tutaj tak ze skakaniem, ze slajdami mają problemy, bo nie patrzą na stamina jakoś. Kończy im się stamina. Argentyna nie śpiewa na flagę. No właśnie, noszą ją w koło, zobacz, dla pewności chyba. Myślę, że to też komunikacja jakaś. Ale zobacz, boją się pojedynków 1 na 1. Tam nasz próg tam stał chyba, bez kewlaru i gracz argentyński nie podszedł tam, żeby spróbować zrobić sobie wolną drogę. Nie wiem, brak pewności siebie? Czy nie wiem, asekuracja? No, tutaj blisko był, bodajże Luke. No i kolejny raz stałem w tym miejscu, za filerami. O nie, teraz zmiana, zobacz. Czyta w myślach. Chyba cię słyszę. No, dokładnie. Nie będę podkładał w takim razie. Dobrze, niech się uczy, będzie lepsza konkurencja. Ciekawszy mecz. No właśnie, w CTF-ie nie masz takiej, no. No to jest niestety problem. Aczkolwiek patrzyłem na Niemców troszkę sobie znowu, jak grają i widzę, że oni są w obu trybach bardzo mocni. Nie jednak stoją Włosi, których mamy w grupie, w CTF-ie przynajmniej, ale raczej też nie będą odstawali. Jakich faworytów wymieniasz w tym roku w CB jako... W ogóle? W CTF-ie generalnie, chodzi mi o CTF. No Niemcy na pewno. Turcja, wiesz co, Turcja grała dobrego CTF-a zawsze. Teraz patrzyłem, mieli skład troszkę zmieniony i o dziwo, grając z Holandią, przegrali CTF-a, a wygrali TS-a. I to mnie bardzo zaskoczyło, bo nie byli bardzo słabi w TS-ie. Natomiast coś się zmieniło. Nie wiem, Holandia zdaje się nomadnych dobrego CTF-a, skoro była w stanie z Turcją wygrać. I widziałeś Francję i USA też mają dobrego CTF-a. USA miał zawsze dobrego, a Francja no to są cały skład kosów, także... No, na pewno też jedni z faworytów. Końcówka, już połówki mapy w ogóle, 10-1 z tej strony. Także w ogólnym rozrachunku 33-3. Jedyny 30 flak, 30 flak różnicy. Powiedzmy, że nie było do zera, czy chociaż coś. Teraz zobaczymy Paris. Jestem ciekaw, jak nasi zagrają. Czy raczej. Jestem, czy ćwiczyli właśnie tą wadę w ogóle. Nasi, czy na czy Paris ćwiczyli? Nie wiem, tak. Szczerze mówiąc, wiesz co? Ja tam nie mam dużej filozofii. Znaczy, po tej mapie to w zasadzie wiesz, no, idziesz do przodu i bierzesz co trzeba. Ja się bardziej zastanawiam nad tym, jak Argentyna zagra. I czy ci gracze mają w ogóle Paris, ale chyba mają, bo jednak to nie jest aż taka nowość. Ale jestem ciekaw, czy w ogóle sobie poradzą, no widzisz, że nie są słabi w CTF-ie, no to nie sądzę, żeby kiedykolwiek, albo przynajmniej, żeby to jakoś wiele razy mieli okazję grać Paris CTF, także wynik może być jeszcze większy, aczkolwiek tam jest krótki respawn, więc może być trochę gorzej. To podobno do map niektórych to Hunga czy TP, dwóch atakuje, dwóch obrońca, tak jeden w środku coś kombinuje, bo to w sumie się podobnie gra. No bo ty zawsze graliśmy tutaj Paris podobnie, bo szło zdaje się dwóch z prawej, jeden szedł środkiem i dwóch zostawało. No dokładnie. Tak po niektóre mapy pod jedno kopyto, że tak powiem, oddane. To jest krótka mapa, tam trzech atakujących to jest aż nadto, jeśli tak mogę powiedzieć. A z drugiej strony, wiesz, tam i atakujący i obrońcy się często spotykają, bo ta mapa jest taka też otwarta. Także tam nie można też za bardzo
aż tak szybko zajść. Majki narzeka na Wave TTF-a. Czyżbyś Majki miał obywatelstwo amerykańskie? Kolejny raz zmieniamy mapę. Może już tym razem na Paris. Mam nadzieję, że się już szybko dogadają, jeżeli chodzi. Nie będą chcieli zmienić serwera. Różnie bywa z tym. Myślę, że to nie ma sensu nawet. Myślę, że to Argentyńczykom tak nic nie zmienia, także... Właśnie... Nie wiem, czy jest ten serwer, ale stawiam, że to jest jakiś amerykański, skoro i nasi, i Argentyńczycy mają pingi tam rzędu 150-200. Może gdzieś jest jakiś serwer na Atlantyku, po środku? Wiesz co, no z drugiej strony, no... Co by więcej chcieli? Pingi mają wszyscy wyrównane, także... Kolejny raz ta Praga, o co chodzi? Tak, już po raz trzeci buduję właśnie Pragę. Przy moim sprzęcie to... Ale w ogóle zobacz, Argentyńczyk nie ma na serwerze. Oni sobie wyszli, pewnie wrócili inny serwer, nie wiem, czy zmywali już. Nic, poczekam, zobaczymy. Ileż można czekać, powiedz, czy 30 minut czekaliśmy zanim się zacznie. Kolejne 10 zanim przyjdzie gra, z którym miał connection interrupted, a teraz mamy czekać nie wiem na co. Splat wyzyczne zakupy widzimy na market. Nieświeże ryby. Właśnie, nie wiesz, bo jeszcze przegramy. Zatrujecie się i co? Będzie problem. Za potrzebą polecisz tam, gdzie... Co wygląda jak hełmy? Taki miski? Co to jest? Wiesz, że nigdy się nie przyglądałem na tych marketach? Przyglądałeś się kiedyś na kasie? Nie, nigdy. Pierwszy raz, że mówiąc tak szczegółowo tutaj widzę. Sobie stoi, nigdy na to nie patrzysz. Tak samo na takich rzeczach, gdzieś tam na biurkach, czy gdzieś. Nie wiem, na turbaj chociażby. Nie wiem, na co teraz czekamy i co robi Argentyna, bo widzę, że nasi wszyscy zostali, także... Jak mam być szczery, to jakoś nie rozumiem tego zachowania tutaj. Zmiana serwera, jeżeli zdecydowanie, to Argentyńczycy, nie ma zupełnie sensu. No to byłaby w ogóle niezasadna, nie wiem. Pingi były wyrównane, także... Chyba, że to był serwer Argentyńczyków i oni chcą teraz grać na naszym, wiesz. Bardzo żyło sprawiedliwiej. W sumie jest to możliwe. Rozeznać sytuacji. Na pytanie, czy gramy dalej, dostaliśmy odpowiedź beretki, że chcą grać, ale nic z tego na razie nie wynika. No to skoro tutaj pisze beretka, że wchodzą rzekomo na serwer Argentyńczycy, to musimy poczekać jeszcze 3-2 minuty. Dobrze, to w tym razie przez ten czas zrobię rozeznanie na Clambase, bo kolejny mecz mamy z Kolumbią. Nie było takich jaj jak tutaj z Argentyną. Mam taką też nadzieję, żeby tutaj nie, że się sprężą panowie z Kolumbii. No takie przedłużanie nie ma zupełnie sensu. Z drugiej strony ciekawy jestem też meczu Kolumbii z Włochami. Jak tam poszło, prawdopodobnie nie wiem kiedy grać dzisiaj, czy był przełożony ten mecz.
Szczerze się nie orientowałem aż tak bardzo, bo ja czekam z cierpliwością na mecz Polska-Włochy, ale niestety to zdaje się ostatni, także musimy jeszcze się uzbroić w cierpliwość. Bo od tego meczu będzie Polska-Włochy będzie zależało miejsce w grupie, tak? Czy pierwsze miejsce w grupie, może w ten sposób. A myślę, że wyjście z grupy to mamy raczej zapewnione po tym zwycięstwie, aczkolwiek jeszcze Kolumbia zostanie. Wyjście to raczej tak, ale ja tu myślę o pierwszym miejscu, żeby potem trafić na kogoś teoretycznie najsłabszego. Tak, tak, wiem o co ci chodzi. My musimy przynajmniej z Włochami zremisować, bo w przypadku ich remisu z Chorwacją, który miał miejsce na pierwszym meczu, to nam remis wystarcza, no bo jak przegramy, no to szczerze mówiąc nie wiem, co tam się będzie liczyło. Chyba bezpośredni mecz, także Włosi wtedy wyjdą z pierwszego. No nie chcę przekreślać jeszcze Kolumbii, ale no raczej też nie będą. Chociaż nie wiem jak stoją z TS-em, ale nie będą raczej takim zagrożeniem dużym. No, Kolumbia z Włochami gra teraz, znaczy miała grać dzisiaj o 21. No tak, właśnie jest tutaj wpisane, aczkolwiek na GTV nigdzie nie widzę, żeby było, więc nie wiem czy zagrali w ogóle. Może nie było, nie wiem. Widzimy tutaj, Mati nas odwiedził. Z poprzedniego meczu Mati oskarżył mnie, że nazwałem go, dałem mu 13 lat, a ma 16. Znaczy nie zrozumiał, bo ja pamiętam, że widziałeś 16 lat. Właśnie, dokładnie. Ale tak w ramach sprostowania. Wyładnijmy tutaj Shady. Kopniaka dał. Tutaj czytam sobie, dostałem informację, że Argentyńczycy mają skóry narzuconą przez Clanbase od Paris TTF-a, a nas piszą, że chcą grać kasę TS. I to jest chyba kwintesencją dzisiejszego meczu. Nie mogą tego zrobić. Znaczy, mogą może. Nie pisana zasada fair play, że nasi mogą się zgodzić, natomiast wiem, że Beretka mówił, że podejście Argentyny było takie średnio personalne i że oni się na to nie zgodzą, w sumie się im nie dziwię. No także czekamy teraz, co tam z tego wyniknie, czy druga mapa będzie no show, czy zagrają w końcu ten Paris CTF. Także na razie czekamy na rozwój sytuacji. Po raz kolejny tutaj widzimy akrobację Splata i Shady'ego. Tutaj się okazuje, że serwer chyba, na którym grali, ten, na którym przed chwilą oglądaliśmy Abi, nie ma zainstalowanego Parisa, także muszą znaleźć neutralny, wejście amerykański serwer, bo taki tylko tutaj będzie mieć do wyboru pewnie, żeby zagrać tego Parisa, ale chyba z tym na razie jest problem. Co tam longer na serwerze? Rozmawiałem tutaj, widzę, że Argentyńczycy chcą grać tę kasę TS-a, ale tutaj zdecydowanie my się nie zgadzamy na to. No i to o czym mówiłem właśnie. Jakieś rozmowy właśnie takie pojedyncze słowa, aczkolwiek
Już właśnie IP wysłali na IRCA, także myślę, że przerzucimy się na inny serwer. I może zaczniemy wreszcie tę drugą mapę. Myślę, że chcesz powiedzieć tę komedię chyba. Także fundują nam argentyńscy rozrywkę. Na map, na, w grze nie zafundowali za bardzo, to, chociaż poza grą nam fundują. Znaczy nie rozumiem po raz kolejny tego zachowania i tej próby grania kasy BS. Skoro jest czas, jest strona CB, na której wszystko można sobie ustalić, dogadać się z terminu, trybu, mapy, a nie robić to w trakcie w zasadzie meczu. To jest raczej niedopuszczalne. Jest zatem, czas na to, mecz był ustalony w zeszłym tygodniu, także. Powinny być jakieś kary za to. Nie wiem, jakieś upomnienia, żeby te kartki. Nie wiem, czy to się zaczęło, bo jeszcze nic nie ma. Nie ma. Jeszcze w tym momencie nie ma żadnego GTV. I tutaj właśnie na czacie widzimy, że też niektórzy nie mogą się doczekać meczu z Włochami. To będzie chyba rzeczywiście najciekawszy mecz w grupie. Chyba nie ulega tutaj wątpliwości co do tego. No to będzie najciekawszy mecz, znaczy mam taką nadzieję w tej grupie, że tak to będzie wyglądało. A później to faktycznie tylko playoffy, no bo mecz z Kolumbią. Chociaż wiesz co, aż bym musiał wejść i prześledzić, jak wygląda Kolumbia z trybami, z TS-em przede wszystkim. Bo może być tak, że Kolumbia wybierze jakąś mapę TS-a, którą dobrze grają i może być ciekawie. Spójrzmy, co osiągnęła Kolumbia. Kolumbia gra Pragę TS-a. I to sami sobie wybrali na mecz z Włochami. A w poprzednim tygodniu... W poprzednim tygodniu mieli wolne, chyba nie grali. A jeszcze poprzednio? On był wtedy wygrany na Kolumbii z Argentyną przez Moszą, także. Aha, a to były obie mapy były Force. Dokładnie. Także. Ale Kolumbia stawia na Pragę TS-a, także to będzie ich tryb na pewno. I jestem ciekaw, jak się w tym spiszą. My dzisiaj grali z Włochami, nie wiemy, czy ten mecz był, czy się, znaczy właśnie nie odbył, skoro nie było GTV. Ale jestem ciekaw, jak tam Kolumbia stoi z TS-em. Się tutaj zmienia. Nic się tu nie zmienia na razie. Nie, jeszcze aktualnie nie ma żadnego GTV. Także poczekamy sobie troszeczkę. Zresztą nie pierwszy i nie ostatni raz podejrzewam dzisiaj. Jeszcze brakuje tylko, żeby w trakcie drugiej mapy wzięli dwa timeouty i się trzymali na maksa. Dokładnie to już w ogóle. Jesteśmy tutaj godzinę. Zagraliśmy tylko jedną mapę. Męczące nie tylko dla nas, ale dla graczy to jest bardzo męczące. Nieraz już też się grało dłuższe mecze i naprawdę takie oczekiwanie jest czerpujące. Przynajmniej dla mnie. A, już jest, coś grają, bo mi Fruk właśnie napisał, że już grają. Tak, właśnie już włączam GTV czwóreczkę. I zdaje się, że zaczęli już. No, grają na niemieckim naszym serwerze, o dziwo, nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego, że tutaj był Paris. Mecz już trwa. Nie trwa. Dopiero
schodzą. To akurat zdążyliśmy w takim razie. Czyli kolejny raz będziemy na nich czekali. Ciekaw jestem, czy w szeregach Polski nastąpi jakaś zmiana, bo widzę, że tutaj właśnie Mati zajrzał. Być może też chce spróbować swoich sił w CTF-ie. Myślę, że to jest niezła okazja nawet na to, bo rywal nie jest zbyt wymagający. Widzę, że jakiś Degasz ma problem, żeby dołączyć do serwera. Może mam bana na nim. Czyżby kolejne IP? Nie, nie, to jest, wiesz co, serwer masowy tutaj. Bo swoją domenę czy host, a oni potrzebują. Nie wiem, nie może się połączyć, bo nie umie. Z IP cyframi zapisane. Tu jest normalnie zasłany net, tak? To jest adres sera. Rozumiem. Jaka różnica w pingach tutaj? No niemiecki serwer gra na amerykańskim, także teraz widzisz. Mamy prawie, że najbliżej jak się da. Oni mają bardzo daleko. Piąty się już łączy, mam nadzieję, że skończymy ten ciężki mecz. Niezwykle wymagający. Tak, byłbym za tym, żeby ten mecz był ciężki, wiesz, na mapach, a nie poza nimi. Właśnie zaczęliśmy. Miejmy nadzieję bez przerw już i bezproblemowo. Zobaczymy, co tutaj pokażą Argentyńczycy. I czy w ogóle wiedzą, jak tutaj zagrać. Ale widzę, że ładnie sobie wybrali trasy. Splat już flagę zabrał. Argentyńczycy to dziwo też. Poszła tunelem, zdaje się, tak? Dałem flaga. Tak. Prawdopodobnie właśnie widziałem go tam na przejściu. Tutaj Argentyńczyk, strasznie duży ping. Przypuszczam, że gra mu się bardzo ciężko. Shady właśnie odzyskał flagę. O, patrz. Proszę, tutaj ładny wjazd Argentyńczyka. Bardzo ładnie szedł. Patrz, flaga leży w tunelu, proszę. Zobacz, dead nady. No, może coś tutaj bardziej wyrównane na pewno będzie. Bardziej wyrównana mapa, wydaje mi się. Na razie to minuta jest całkiem. Próg widzę, zaszczycił nad bezmocnością na czacie i na streamie. Zbulwersowany zachowaniem Argentyńczyków. Patrz, Argentyńczycy donieśli flagę, jest 1-0 dla Argentyny. Proszę. Nie wiem, czy jest to zaskoczenie. Zobacz, strasznie laguje, czy to GTV, czy to Splat na takie lagi, czy sam serwer? Chyba mi się wydaje, że serwer, bo tak przeskakuje, to prawie, że każdy ma takie lagi. Może to wina GTV? Sam nie wiem. Popatrz. Argentyńczycy tutaj nie pozwalają zabrać flagi. Równie dobrze mogą teraz stać i bronić, ale tutaj już Splat próbuje o... No, dwie minuty, 1-0 dla Argentyńczyków. Ale już Luke tutaj... Luke biegnie, stamina zabrakło, ale wszyscy nasi tutaj bronią. Obstawiają tutaj ładnie flagę, ale znowu wejście Argentyńczyka. Po plecach zobacz. Będzie 1-1. No,
wyrównali nasi. Widzę, bo zabierają flagę kolejną. Patrz, flaga za flagę. Tak na straty spisaliśmy Argentynę, to zobacz, jak ciekawe się donosi. Już jest 2-1 dla Argentyny. Proszę. Widziałeś to? Jak Argentyńczyk celując z boku trafił Hera naszemu. Tak, ta pingów robi swoje. Powiem ci, że ciężko się gra przeciwko takim pingom, bo ty jesteś za ścianą, a nagle dostajesz hity nie wiadomo skąd. I nie, no jest, widzę, raczej, nie pomaga. Że jednak Polacy się zdecydowali jednak na zmianę. Wstawili znaczy, Matiego. Tak, wszedł Fruk. Za Fruka. Niewykluczone, że jeżeli coś, nie, coś się stanie niedobrego, to Fruk wróci w drugiej, na drugiej mapie, prawdopodobnie. Że poczekajmy jeszcze 7 minut, także zobacz, Polacy wygrają to... inną trasę, żeby donieść tę flagę przez 2-2. Nie umiem ci powiedzieć, która strona to jest łatwiejsza. Czy jest taka w ogóle? Niech tutaj też ci nie powiem niestety. Jest ciężko określić raz... na pewno. Kolejny raz flaga za flagę, co prawda teraz nasi odzyskali, a nie, jednak Argentyńczyk zabrał znowu. Co doniesiona flaga jest wymiana i znowu. Oj, no, myślałem, że odzyskał nie, już. Nie, jeszcze nie. Tunelem Argentyńczycy noszą te flagi. Dołem cały czas, zobacz. Nie, nie padnie, proszę, nie utrzymał padnie, się. Nie padnie, ledwo idzie, ale... Ale już tutaj Shady pokazał klasę swoją. Powinniśmy zabrać jeszcze jedną, bo dobrze poszło, ale właśnie nie uda. A może jedna. Już leci następna. Nie, nie dał rady Shady. Pokapieni po rogach są, zobacz, Argentyńczycy z G36 i nie zadążają kolejny raz. No, zobacz, ładnie tutaj gada. Zagrał. I bardzo dobry ruch zrobił. Nie zaatakował flagi naszej, tylko swoją. Dobre hity tutaj splata przez całą mapę. No tak lekko zaskakują Argentyńczycy, jednak próbują tam odzyskiwać tą flagę. O zmianach, ale zaszedł Fruk, Beretka też szedł. Nie wspomnieliśmy o tym, bo Beretka grał na B. A Shady nie grał, tak? Dobrze mówię, czy grał? Shady grał, nosił przecież flagi. To Luke zdaje się zmienił już prędzej tam. Już tyle trwa ten mecz, że już tak, już za długo, to fajnie. Tak, zgadzam się z tobą w zupełności. Tak, można sobie tutaj wszystko fajnie, ale jak to już trwa ponad... Gdzie? Jak to się skończy, to będzie ponad półtorej godziny, także... Zobacz, gracz argentyński wybił nam trzech, dwóch granatem i jednego sam zabił, już dwóch sam zabił, czterech. Ładny... Ładna pasa. W ogóle troszkę było 2-2, zawsze 4-2. Gdzieś mi te flagi nawet umknęły w międzyczasie. Splat i Shady sobie nieźle radzą znoszeniem tych flag. Tak, oni chyba to właśnie oni są w ataku. Tak mi się wydaje właśnie, że są tak domyślnie ustawieni. Całkiem naszych. Bardzo dobrze się poruszają. Shady'ego to tak generalnie nie bardzo kojarzę, ale Splat to na pewno. A Luke gra Megadon, nie wiem czy to wina hitów, czy to po prostu już taka zabawa. Ja myślę, że to nie powinni zlekceważyć. 2 do 6 to jeszcze nie jest taki. No to jeszcze nie jest aż taki wynik, to prawda, ale myślę, że już rozgryźli tutaj ustawienie Argentyńczyków i sobie poradzą dalej. Nie dadzą sobie odebrać zwycięstwa w dzisiejszym meczu. No, całym. Nie ma takiej opcji w ogóle. Garnek przez całą mapę. Proszę, tutaj Luke już z negerem na to nawet. No właśnie mówiłem o tym, że teraz... Nie wiem czy to hity, czy o co chodzi, ale... Kolejna flaga, rozkręcili tak, się Polacy. Tak. Rozbujaliśmy się zdecydowanie. Blend gra z medykiem, czy mi się wydaje? To chyba przez przypadek mu się zabrało. Nie sądzę, żeby to wziął z zamysłem.
Tam pewnie zblindowany miał. No. Paczki! I sobie przez spadek wybrał. No dobrze, tutaj Arctic całkiem ciekawie się porusza i nie jest wcale tak źle, że mi chodzi o movement. Hity w nogi są, wiesz co, to jest po prostu najgorsze, co możesz dostać, kiedy przez całą mapę ktoś się trafi tylko w nogi. Mógłby trafić cokolwiek. Męczysz trafia, się. Tak, przez... trafia się tylko w nogi. Przez 9-2, także było 2-0, dobrze mówię? Tak, nie, było 1-0, później było flaga. Nie, było 1-0, 2-1. Tak jest. Także 8 flag z rzędu dla naszych. Myślę, że dużo. Że opanowali sytuację. Tak, że już sytuacja jest opanowana i może podeszli do tej mapy na początku troszkę przez widzenie po Abi. Dlatego tak to wyglądało. Nie wiem, czy to jest jakaś taktyka. Która jest drużyna ma jakąś konkretną taktykę, zobacz. Jak sądzisz? Znaczy, z tego co zauważyłem, Blaine na pewno jest obrońcą. Dużo stoi na fladze. No to może to jest jedyna taktyka. To jest chyba jedyny gracz, który na razie zauważyłem, ale widzę tak notorycznie właśnie Splat i Shady, to że spadają, to myślę, że to są atakujący, ale dalej to już nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie Mati gra i Luke. Znaczy, to już myślę, że chodzą po flagę. Luke, Mati, zobacz, Splat. Chociaż nie, któryś jeszcze jest pewnie obrońcą, ale nie. Ja myślę, że tutaj raczej sytuacja też trochę determinuje to, kto gdzie jest. Tak, tak, zdecydowanie było to. Zobacz, ładnie noszą flagi Shady z Luke'iem. Luke co prawda tracił, ale... To Shady z Luke i Splat zdaje się są tam na froncie i biegają po flagi, a Matis z Blaine'em broni. Tak przynajmniej mi się wydaje. Też nikt z naszych, zobacz, nie chodzi lewą stroną, czy mi się tego wydaje, nikt tu nie poszedł, nie? A teraz dopiero ktoś wyszedł. Splat. Nasi uciekają, po plecach dostanie, właśnie. Widzę różnymi stronami, żeby tylko się nie podziać. A, bardzo, bardzo tutaj właśnie kombinują nasi, widzę, tak. Nie grają liniowo, bardzo dobrze. Ale to dobrze, bo nie są przewidywalni aż tak, więc dokładnie, wiesz, może stąd też teraz 10 flag różnicy. Aczkolwiek nie powiem, początek był ciężki. Pierwsze 2 minuty to tak? No zapowiadało się, że będzie raczej wyrównanie, ale... Jednak nasi się obudzili. Tak, tak. Pokazali no, swojego podobnie skilla. Było, podobnie było, pamiętasz, z Chorwacją. Pierwsze 2 rundy były dla Chorwatów na Uptown. A potem na TP później się... chyba też wygrywali z tego. A potem może na TP faktycznie dobrze mówisz, tak, co mówisz. Myśmy cztery ugrali na Apple. Tak, tak, później nie spodziewaliśmy się w ogóle. Na TP było 2-0 dla Chorwatów. 12-2, koniec pierwszej połówki na Paris. Także mam nadzieję, że panowie zaczną szybko. I będzie kolejne 12, ale już do zera. Oczywiście dla Polaków będziemy mogli. Podsumować ten ciężki, długi mecz. Podsumować ten, tak. Ale zobacz, Argentyńczycy już są ready. Bardzo dobrze. Nasi też podejrzewają. Nasi przedłużają. Nie powinni się panowie kwapić. Tutaj komentarze mamy na czacie. Majki fajki. Jestem ciekaw, czy ktoś jeszcze doczekał w ogóle do końca tego streamu. Albo tak, bo... próbuję doczekać, bo to już naprawdę długo trwa. Nie wiem, czemu teraz Polacy nie dają ready. Właśnie, dali. Także... Myślę, że 10 flag to będzie taki minimum. Tak, życzymy powodzenia reprezentantom Polski. Myślę, widzisz, Argentyk sam granatem prawie zabił. Patrz, zobacz, Frug wrócił do grania. Rzeczywiście. Splat zszedł.
Nie wiem, czy to jest, w czym to jest spowodowane, czy połączeniem, czy że późna pora i czas rano, trzeba rano wstawać, czy może nie wiem, co jeszcze. Co masz? Nie. Wiesz, ja cały czas trochę. Myślałem, że Argentyńczycy tutaj wybili wszystkich, ale to Polacy poradzili. Fruk tutaj niesie pierwszą flagę. Na co czekać, trzeba tutaj to właśnie w ten sposób rozegrać. Ale zobacz, wydaje mi się, że trochę przystopowało tempo. Pierwsza połowa była chyba szybsza trochę. Znaczy więcej się działo, gdzie się tasowali gracze. Hedy do Zlera. Strasznie opornie idzie brand flag teraz. Nie wiem, czy to wina tego, że Argentyńczycy kampią. To jest chyba prawdą. Może i kampią Argentyńczycy, ale może to być właśnie tutaj w która strona jest trudniejsza. Może na przykład. No może być tak, że faktycznie ta strona jest na której jest trudniejszą. Jest jakaś trudność z jednej strony jednak, nie jest to to samo. Znaczy wiesz co, no czerwona strona jest tyle gorsza, że tam zobacz, respawn jest na dole i nie widzisz flagi zaraz po respawnie, a w niebieskiej jak jest respawn, to zaraz masz tą flagę swoją przed sobą i jest ją może łatwiej trochę bronić. No być może, być może. Luke cały czas z negerem. Nic się nie zmieniło. Chciałbym się zorientować, w ilu Argentyńczycy bronią, bo atakują w niewielu. Ile w ogóle to robią? I chyba trzech obrońców, nie? Zobacz ze strony argentyńskiej. Tutaj właśnie widzę, stoi jeden. Jeden tu, jeden z lewej całkiem. O nie, jak jeden się tak poszedł. No poszedł, zobacz, ten nawet chyba skuteczny. On dostał po nogach. Doniesie, doniesie. Ale... doniósł. Także 1-1. Mati ci zwraca uwagę, zobacz. Na szczęście już się wytłumaczyłem z poprzedniego. Faila. Nie, no przecież... powiedziałeś dobrze. Tak mi się wydaje. Znaczy ja wiem, że powiedziałem dobrze, jestem tego pewny na 100%. Ale nie rozumiem właśnie, jak pytałem się wielu osób, to widać, słychać było, że no obniżyłem wiek Matiemu o całe 3 lata, także ja tam nie wiem. Za no, tego jakieś po 20 lat oceni takie odmładzanie. Zostało 6 minut do końca. Gdzieś jest flaga argentyńska, nie wiemy gdzie. Już wiemy wszystko. Doniesiemy, nie doniesiemy, zobacz. Bardzo dobra obronę mają chyba Argentyńczycy teraz. I strona czerwona jest faktycznie trudniejsza, no to wychodzi. Co, uda się donieść? Oj. Troszkę za mało życia i stamina. Tak. Dobry ślisk. Flaga sobie leży. Doniesiemy, czyli będzie 2-1. Tak. Wyszliśmy na prowadzenie. W tej połowie. Dziwnie to brzmi. Patrząc na kontekst i abi, gdzie było 33-3. Tak, wiem, do tego dodałem. Cały czas tak samo wszystko rozgrywa, zobacz. Nasi próbują, Argentyńczycy się bronią i cały czas tak samo. O, zobacz, Polacy wzięli dymne. Chyba, żeby trochę tych kamerów wyłączyć.
Chyba, czy w ogóle Argentyna nie podchodzi? Ona się broni, rzuca sobie granaty i teraz to będzie próba podejścia? Będzie próba obrony raczej też. O, my. Przez 5 minut 6 niemalże 2 do 1, no to dla Argentyny i tak wydaje mi się całkiem niezły wynik. No, patrząc na te poprzednie to na pewno. Tak, tak, w porównaniu z tymi poprzednimi. A z drugiej strony nic im to nie daje, bo nie no, wygrają mapy. No, już niestety nic już nie mogą zrobić raczej. Nic się tu raczej nie, stać nie może. Nie no, nawet jak przegrałem połówkę, to nie ma raczej znaczenia żadnego. Nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, jeżeli chodzi o punktację. Argentyńczycy też sobie dymy rzucają. Jakie podchody, zobacz. No takie podchody, ja przypuszczam, to są właśnie w No Wave'ie, w TTF-ie, gdzie jak zginiesz, to leżysz tak czy siak te 13 sekund, 14. Także może to jest taki nawyk stamtąd. Strasznie nieudana próba dobicia. Zobacz, jakie heady wali tutaj Argentyńczyk. Już od ilu, paru minut nic się nie zmieniło w wyniku. Stawia, że coś się jeszcze zmieni, czy już nie bardzo? No, szczerze powiem, no myślę, że powinno na taką mapę. Powinno się zmienić, bo to nie jest zbyt gigantyczna mapa, żeby to jakieś no tak, tutaj sobie wyniki były typu 1-0 czy 2-1. Tak. No ale Flaga różnie idzie. Może być, no. No ale jest 3-1 i nie zanosi aż na taką drastyczną zmianę. Powiem ci, że jakby tak się skończyła połowa, to byłby sukces dla Argentyny, szczerze mówiąc. No, ja myślę, że też chłopaki też są zmęczeni już. Ja myślę, że na pewno. I tym szczególnie chyba tym czekaniem, no bo i ustawieniem serwerów. Tak, po takim wygranej w poprzedniej mapie to raczej i takim długim czekaniu to na pewno się już nie chce za bardzo. A z drugiej strony można się przygotowywać, bo to raczej stawiamy na to, że Polacy wyjdą do playoffów, a tam już jest do wygranej, także bomb mode w dogrywce. Trzy mapy to może być jeszcze dłużej niż teraz. Tak, mam nadzieję, że ten bomb mode przez reprezentację Polski jest też także ćwiczony, bo już wiemy, że w zeszłych latach czasami... No nie, no był zawsze właśnie powiedzmy, że na średnim poziomie. W porównaniu z innymi drużynami, jak była drużyna lepiej skillowa, to już niestety nie radziliśmy sobie. Znaczy z reguły dobra drużyna TS-a no, pozwalała pozytywnie patrzeć w przyszłość, jeśli tak, tak, chodzi o granie bomby. Zdecydowanie. Ale miejmy nadzieję, że w ogóle nie będziemy musieli wygrać bomb modu, że po prostu w play-offa będziemy wygrywali z tymi podstawowymi trybami. Oby. No proszę, zobacz, Argentyńczycy doniosą uwagę, bo 4-2. To naprawdę, mam ci, że przyzwoity wynik. Świetny wynik dla Argentyny. Żeby tak zagrali pierwszą połowę tutaj na Paris. Byłoby bardzo ciekawie. Być jeszcze ciekawie. Zostało 30 sekund. Nie wiem, czy tutaj się aż tak dużo zmieni. Próbuję tutaj flagę zabrać. Tip. Już się nie udało. Bardzo dobre hity Blaine'a, zobacz. Przez pół mapy, a w sobie ładnie wchodzą. 10 sekund, nic się nie zmieni, nikt flagi nie bierze, nikt flagi nie weźmie. No tak się skończy z takim wynikiem. Mecz wygrany, kolejny mecz wygrany bardzo wysoko, także... No póki co wszystko idzie po myśli Polaków i czekamy na kolejny mecz z Kolumbią, oby się odbył i czekamy w końcu na TS-a z kimś mocniejszym. Ciekawszym. I coś, żeby się działo, jednak mecz nie był jednostronny, tylko dwustronny i... No i chyba musimy powiedzieć już dobranoc wszystkim. Trochę się nam przeciągnęło, także... Że jesteśmy zmęczeni i czekamy na kolejne transmisje i możliwość kolejnego komentowania, także...
Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.